Niech jeszcze raz dzisiaj, oraz drugi, zostanie przywołana atmosfera Gdańskiego Kongresu i te prawdy Polaków spod znaku roku, które tutaj nam zawsze towarzyszą, które są przy Kościele Świętego Marcina, w Opolu, czy jest słynny pomnik w opolskiej Litwie i w wielu innych miastach Polski, ale tego wciąż utrwało, tego wciąż w sposób znikomy w przestrzeni publicznej państwa polskiego. Kiedy doczekamy czasu, żeby te prawdy Polaków były autentyczne w ludzkich sercach i sumieniach, ale także, żeby one były obecne w polskich kościołach, w świątyniach, w urzędach administracji samorządowej, państwowej, w polskim parlamencie, pani poseł, prawda? Tak, to może do tego doczekamy, ale też siła nasza leży w nas samych, trzeba wyjść z ofertą, trzeba to przeprowadzić. Nikt za nas tego nie zrobi, tak jak nie zrobił dobrych rzeczy za Polaków w okresie międzywojennym, w latach 30., zwłaszcza po dojściu do władzy. I posłuchajmy króciutka, minutowa. Następuje szczytowy punkt kongresu. Ogłoszenie praw Polaków. Wszyscy spontanicznie wstają, a doktor Jan Kaczmarek w ciszy uroczystej mówi. W dzień 6 marca 1938 roku my, synowie narodu polskiego, wierni synowie spod znaku rodła, zebrani na Wielkim Kongresie Polaków w Niemczech, ogłaszamy uroczyście 5 praw Polaków. Prawda pierwsza. Jesteśmy Polakami. Prawda druga. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia. Polak Polakowi bratem. Prawda czwarta. Co dzień Polak narodowi służy. Prawda piąta. Polska jest matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle. Prawdy nasze nie z rozumu mędrców wielkich się wywodzą, ale z najprostszych serc ludu polskiego wydobyte są. Prawdy te zatem dla serc polskich są. I dziś stąd, z Kongresu Polaków w Niemczech, prawdy te do wszystkich serc polskich w świecie przesyłamy.